mam medalię w domu, u siebie, ale miałem na ulicy Kościelnej w Przeworsku i moja babcia namawiała mnie ciągle do ćwiczenia Bacha. Ja bez przerwy Bacha ćwiczyłem i Birk Millera jakieś sonatinki i proszę sobie wyobrazić, no nie był to taki poziom bardzo wysoki i przecież ten koncert nie będzie koncertem muzyki klasycznej, ja będę sobie coś tam podgrywał, także wszystkich tych, którzy odbierają dobrze muzykę klasyczną, od razu przepraszam, że nie będą to takie dźwięki jak przy muzyce klasycznej. Natomiast wracam teraz do mojej babci. Otóż ta mi pilnowała, że w pewnym momencie, a ja się odżegnywałem od tego grania i od tych pasaży, od tych różnych wprawek, unikałem jej jakiegoś takiego subtelnego ciosu. Babcia ważyła 140 kilo, zamiast wpaść na mnie i to wpadła pod fortepian. Tak się zablokowała tam pod spodem, że prosiła wnuka o wyciąganie. I ja tą moją babcię Eleonorę stamtąd wyciągałem. To było miłe. Dzisiaj po latach wspominam to i pierwszy raz to wspomniałem przy okazji tego recitalu, ale zabieram się do pracy. To znaczy, czytanie wierszy wydaje mi się, albo pisanie wierszy wydaje mi się sprawą taką jak każda inna praca. W tym nie jest nic szczególnego. Doprawdy przeczytam Tajemniczy ogród. Tuje się kładą pod wieczornym śniegiem. Szyje wiatr równo lodowatym ściegiem. Makatka ogrodu zasypia w półmroku zasypane ścieżki w nowym bożym roku. Ubrana w kożuszek, w bodkach po kolanka brnie po mokrym śniegu w styczniowych firankach. Lniane włosy zostawia na klamkach i drzwiach. Ach! Tak w ściany drewniane, jako w drzewne słoje wchodzi symonitka wiejskie przedpokoje i zostawia sarny przy wschodzie modlitwy. Słychać szept żalnika Ukrainy Litwy. Pomyślałem sobie, że rozpocznę od wiersza osobistego, czyli od takiego utworu, który w samej treści ma coś bardziej prywatnego. Kiedy taka chwila, zapewne jedna, pozwala patrzeć na moje drzewo. Kiedy miś biegnie do tego drzewa, to zespalam się wtedy z biblijną Ewą. Kwiatach i zaroślach.